Cześć kochani, słuchajcie, to nasz pierwszy vlog. Długo myśleliśmy jak zacząć, od czego zacząć, już 1000 razy pokłóciliśmy się. Ja się nie kłócę, ty się zawsze kłócisz. Okej. Ja słucham. Trzeba od czegoś zacząć, więc zaczynamy tutaj od jazdy w aucie. Od jazdy w aucie. Nagrywamy na razie telefonem. Nam się połamała lampa, jedziemy teraz kupować sprzęt. Masz sprzęcik najpierw trzeba kupić. Tak. Może kupimy też jakąś kamerę do nagrywania specjalną, bo na razie tak, z telefonu tak, jedziemy. Tak. Na razie pierwszy filmik, zobaczymy co, z czym się je. Ja teraz byłam w... bo mieszkamy w Gliwicach, byłam teraz w sklepie ukraińskim, kupiłam sobie tutaj tort kijowski, jakieś kurde ryby suche. No to są takie moje musisz tematy. Pokazać, co tam można. Pokażę zrobić. Później, ale to już później, to już za chwilę. O, nie nagrywasz czy siebie? Wszystko wokół nas. Idziemy szukać sklepu, żeby kupić sobie lampę, żeby mieli mega pomysłowy sprzęt i zajebiste filmiki. Na lampę, która na nie była. Okej. Czyli tylko lampę jakąś widziała. I co myślisz? Coś pomiędzy tym, nie? No, ja myślę, że to, bo ja tych nagrywek nie potrzebujemy tej mocnej lampy. No tak, ale jak ty zdjęcia robisz, to takie ciekawe. Ale ja nie potrzebuję, ja sobie poradzę. Dobra, szybki test na twarz. Widać moje nowe wyeliminowane. Jeszcze nie ma założonego, zobaczymy jak subboxy. Teraz wiem, że na pewno potrzebujemy większe mieszkanie. Łagodniejsze. Mogę przenieść też setkę, gdybyś chciał. Dobrze, no fajnie, dobrze, wyświetla dobrze, wszystko, dobrze. Widać ładnie, nie? Super, no. Jak to w zasadzie tutaj mamy tę setkę. A białe światło może tam... Wow, to jest fajne, patrz. Tak, jak najbardziej. Wow. Było zaproponowane. Ja tam się cieszę, nie? Przejechaliśmy po lampę, a kupiliśmy cały asortyment sklepu. Na potęgę posępnego czarepu, moco przybywaj! He-Man! Chyba. Dobre jedzonko tam masz? Dobre? Orzeszki też, orzeszków już mało. Oż ty złodzieju jeden. Dawaj nosa, dawaj tego nosa. Tutaj nosa, dawaj. To też było zamrażane, ale to... oficjalne otwarcie tortu. Nie powinno się tego zamrażać. A co tu jest napisane? Możesz przeczytać? Funduk malako masno. A co znaczy? Czemu nie nagrywasz mojej reakcji? Jeszcze raz zrób. Boże, nie wierzę, co to jest. Ładne. Ale jest twardy? Wiesz co, to wygląda nie za bardzo, ale to jest tak dobre, spróbuję. A powiedz, co tu jest napisane na polski. Na polski powiedz, co tu jest napisane. Funduk, malako, masno. Ale co to znaczy? Funduk to taki orzeszek. Malako to znaczy mleko i masło. Masla? Masło? Masło? Znaczy masło. Jest tu napisane kijowski tort po ukraińsku. Proszę. Warzywi wierzę. Proszę, jakie ładne, jakie katuszki tu ma. Jak ładnie zapakowane. I rybą będziemy nabierać ten tort. Albo kroić. Pokroję to tak jak moja mama. A może namoczyć ten nie, widelec? Nie, to nie kroić. Widelec. Widelec? Ale to jest ogólnie takie twarde w środku, bo tam są orzechy. Aha. I tam też beza jest w środku. I to jest takie... Z innego ujęcia zrobimy. Dobre. O, chyba się zainteresowała. Oho! Degustacja pierwsza tortu. I jak koleżanko podchodzi? Kiedy ja wszystko smakuję. Dobra, tak? No pyszne torty z Ukrainy przyjechały. To jest to. Aniołek patrzy za tobą. Dobra, herbatkę mamy. Właśnie chciałam, żebyś mnie nagrał, bo tutaj będę przynosiła wszystkie sprzęty. Uuu, jaki fajny sprzęt. O kurde, moje włosy nie są fajne. Podano do stołu. Ale będzie degustacja. Dobra, to mam pomysł. Najpierw ty zdegustuj i powiedz, ja jak ci smakuje. Ja ty wiesz? No to ja nie wiem, to ty mnie nagraj. To już tylko zaprezentuję widelec od mojej babci, który otrzymałem, gdy miałem
6 lat, czy coś koło tego. Mam teraz 36, także on ma... 30 lat temu, dwa w cieci dał. Ile on temu był produkowany, ale Boże, dalej żyje. Wiesz, jak fajnie lekko, tam kiba leży w tle. Lekko wyblak. Tu widele ten kiba, to jeszcze będzie nagrywana. Widele spokojnie, tu wszystkich, to wszystko widać, dawaj. Dobra, degustacja, spróbujemy tutaj niebieskiego kwiata trochę. Nie, musi wszystko no. Razem. O, no właśnie, no tak, to tak ma być. A ten MSRR, czy jak się nazywa to nagrywanie z dźwiękiem? No nie mamy, to patrz, kiwa, patrz. Dlatego ASMR potrzebujemy taki specjalny mikrofon. Fajne, takie chrupiące, tak? Orzeszki. No. I tak jakby trochę jakiś alkohol by czymś, jakby rum, coś takiego? Mm-hmm. Jest tam rum? Nie wiem, nie wiem. Ale tak delikatnie, bardzo nawet może go nie ma, ale coś podobnego jak rum. Mm-hmm. I ten czekolada, masło właśnie taki maślany jest. I dużo chemii, bo kolorowy jest. Nie. Nie? Ale troszkę, co? Co? Nie, no, troszkę jest się. Tej chemii. Dobry. No i z herbatką też dalej. Herbatki tylko gorące jest, uważaj. Bardzo dobra. A to jest ta od trzeci? To taka, nie, to taka pomieszana. O Jezu. Co za cyganie tutaj się wprowadzili. To jest cytar. Robił a to nasz cygan. W wieku... ile? Rok temu. Co? No nie wiem, no ile mu dacie lat? Napiszcie w komentarzu, a tak naprawdę to ile? Miałeś tam lat? No nie powiem, no jak w komentarzu możesz napisać, to nie powiem. Kupiliśmy sobie, właśnie wracając do tego, co kupiliśmy dzisiaj, taką lampę dużą. Właśnie jest używana do sesji. Tak. Do robiany. Już powiedziałeś, że robisz zdjęcia na Vinted? No, patrzcie, jak wszystko profesjonalnie, więc musicie to docenić i kupić jakąś ściuszkę. Nie, ale serio, są fajne, zobacz, jak już tak nagrywam, pokaż. No dobra. Ten na przykład garnitur miałem raz jako świadek tylko, zajebisty jest. Nie sprzedałem go, tylko że troszkę przytyłem, no dokładnie to jest 7 kilo. Już nie mieszczę się. Chociaż robię te zdjęcia i nie wiem, jak to w ogóle będzie wyglądało. No ale fajne jest ten w kratę jasną też go mega lubiłem. Miałem dwa razy go nawet sobie ubrać. Na Jezu, a jak ładnie nasz pokój wygląda w tym co? Metrażu. Ładnie. I słuchajcie, mamy też tutaj garderobę, a w garderobie mieszka królik. Tutaj mieszka królik, ma cały czas otwartą klatkę. Też puszczamy... Co sobie zrobisz? A? Nagrywam króliczka. Tańczę wokół ciebie. No. Zaraz będzie inicjacja seksualna. No, nie będziemy tego nagrywać, to już 18 plus. Zmoczona dziewczynka. A co chciałam pokazać? Chciałam pokazać to, że ja tutaj też mam rzeczy do sprzedaży, ale tym się zajmę nie wiem kiedy, bo mi się nie chce robić zdjęć tego. I co, kładziemy się spać? Tak, proszę. Rzeczka tutaj mi się udało zrobić. Przygotowałeś miśkę dla mnie. Zarezerwował ci miejsce. Trzymaj się. Dobrano. Dobrze, już jesteśmy w aucie. Gotowi? Śmigamy. Czekamy na... otwarcie bramy. Brama otwarta, ruszamy do Wrocka. Ale jeszcze musimy kogoś odebrać. Ale on nie jest swoim autem. A. Tam gdzieś siedzi. Szukaliśmy zielonego auta, a jest srebrny. Już jesteśmy we Wrocławiu. Jesteśmy? Wiedziałeś, tak? Że jesteśmy. Znaczy chyba jesteśmy, nie wiem. Kamil, ty się znasz? Jest Wrocław 5 km. Dziecko śpi. Jezu, czemu nie ma nie ma, nie ma zuma. Buteleczkę? Z mleczkiem? Mleczko. Cusia. Cusia mam. Cusia mam. No, dobrze zaparkował. Równo, widzę, że to facet. Fajnie, dzięki. Idzie ekipa. A Kamil jak zawsze ze ścianą się zlewa. Patrz, jakie żółte. Widać mnie? Kameleon. Taka muzyczka przyjemna. Świąteczna. Już jakby święta były. Pierwszy. Sky Tower, tylko 3 piętra. Punkt widokowy na zero. Żeby zobaczyć w górę. Wow. Cześć. Katia, bardzo miło. Nie, 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 nie,
Okej, okay. Ale aha. Teraz, bo nie mieliśmy trafić. Teraz, do... A teraz wyciągałam ale właśnie picie trafić, dla was. Tak, a, dobra. So. Picie dla nas? Że za tak picie? Że jesteśmy parę, bo raz chcę powiedzieć, że wiem, że jest po 12 i że możemy się podać tutaj. Jak coś chcecie, to... Dobrze. Już zaczynamy prowadzić? No właśnie nie wiem. Zaraz was oprowadzę, możecie się rozsiąść, ale myślę, że najlepiej... Toalety jak... byśmy najpierw... Tak. Toalety są... Przede wszystkim. Nie ma. Tutaj my będziemy już. Wow, dobra. Siedem. Będziemy dzisiaj pro. Wow. Będziecie dzisiaj pro, to na pewno. A teraz skończyłem oglądać Formułę 1 serial. Akurat. Ty jedziesz na pro, a my na pro. My na maluchach. Tetetkę wybrasz, mówię. Jest? Tak. Są tetetki. Tak, nie, jest. Jest. Wszyscy ścigamy tetetkami. On miał kiedyś po prostu. Ja miałem, a Katia chce sobie kupić jako pierwsze auto swoje. Okej. Stresik jest? Nie. To się nie rozbij, bo to drogi sprzęt. Nie mam, to jest KRS-ka, to nie mam tego rzeczy. Ferrari dostałeś, zobacz. Wow, ale fajnie. No, fajny Ferrari. Mhm. Na dole masz bajkę, musisz prowadzić co? Bajka. Ręczny. A macie tu hydrołapy? Nie, nie mam hydrołapy. Nie, później was... Kierownica. Ile przycisków jest? No, jest on się rusza, ten fotel? To będzie się ruszało, tak, zdecydowanie. Na tych siłownikach wszystko się będzie okay. Możesz sobie na dole to wyregulować. Jak tu pociągniesz za bajkę, to możesz iść do przodu, do tyłu. Jak to jest takiego symulatora całego? To jest chyba już to jest chyba na maksa. Na maksa. To możesz wziąć jeszcze tylko słuchawki. Dobra. Co? Jak scena? Kontakt z bazą. Ale lewy dolny to jest zmiana pozycji kamery. Patrz jak dużo. Patrz jak fajnie to uje... No, a patrz te fury jakie są. No, ja... No. No, nie wydać. Dobra, to jest nasza strefa nie pro. Nie pro. Nie pro. GT. GT, powiedz na czym to polega. Macie trzy osie ruchu na platformie CH1 naszej marki Kick System. Ruszacie się bez dodatkowej osi w przeciwieństwie do strefy pro. Ale również macie wszystkie odczucia, jak w prawdziwym samochodzie, te przechyły przód, tył, góra, dół. Także za chwilę Katia wam pokaże, jak się jeździ. To jest wszystko w sumie to samo, tylko widzę, kierownica jest inna i krzesła też są inne. One też się ruszają, ale nie są takie pro. Nie wiem, to może Porsche? Profesjonalne Apex One, rękawice, jedziemy. Jak wrażenia? Wyciszony, ma słuchawki, nic nie słyszy. Blondynko, coś powiesz nam o swojej jeździe? Dobra, skończyliśmy. W głowie mi się kręci troszkę. Trening zrobiony. Bit zrobiony. Chce mi się jeść i spać. Dobra, i co, jak wrażenie? Bardzo mi się podobało. To wyginanie. A, to fajnie było. Trzeba się was postawić. Dosłownie, to na teraz na siłownię, proszę bardzo. Na siłownię to było tylko. Proszę bez zabić. Dziękuję. Dzięki. O,
burger. Jestem głodna. W pojeździe chodziliśmy na burgery. Jak? Co tam, co dobrego mamy za mogole? Bułeczki. Piękne. Pyszne bułeczki mamy. Pyszne. Jak to się road nazywa, tak? Road. No. Polecamy road. Polecamy. No, tu każdy inną technikę ma jedzenia. Jak moja pizza wygląda. O, fajnie to zrobiłeś. Pizza, gruba pizza. Chyba, kapie. Kapie. Katia. Kapie, Katia. Kapie, Katia. Nieźle, nieźle. A spodnie? Czyste. Sukces. Dobra. Jemy dalej. Ale z nosem trochę gorzej. Zmęczeni, wykończeni. Poduszki do bagażnika. I zamykamy auto. Dzień. Bardzo pozytywnie spędzony dzień. Jeśli wam się podobał ten odcinek, to zostawcie... Pierwszy, nasz pierwszy odcinek. Tak, nie. Jeśli wam się podobało, zostawcie suba i zapraszamy po więcej. I lajka. Dziękujemy bardzo, kto obejrzał do końca. Komu się podobało. Komu się nie podobało, to też dziękujemy za obejrzenie. Dobranoc.